Sławek, nie udało się dzisiaj wygrać tego pojedynku. Cisnęliście i w końcówce ta nieszczęśliwa bramka. No tak, ciężko powiedzieć. No. Mecz był taki praktycznie do jednej bramki. Co prawda uważam, że myśmy lekko przeważali, natomiast Juventa też stwarzała sobie dogodne sytuacje i mi się udało strzelić bramkę i wygrywają. Właśnie wam szczególnie w drugiej połowie udawało się tutaj przedrzeć, w końcówce drugiej połowy udawało się przedrzeć w pole karne rywala. No zgadza się, do tej pory w tych meczach udawało się strzelić tą jedną bramkę. Dzisiaj niestety zabrakło trochę szczęścia. Płyta też nie pomagała, gdyż preferujemy kombinacyjną grę, natomiast nie udało się tego boiska wyrównać, zwałować i nie ukrywam, że to trochę nam przeszkadzało. Natomiast no, ciężko powiedzieć, no, nie wykorzystaliśmy sytuacji. Oni byli lepsi o tą jedną bramkę, wygrali. Trudno, gramy dalej, walczymy cały czas. Dobrze wiadomo, że są problemy w klubie, ale my staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej i na pewno będziemy oddawać całe serce w następnych meczach. Właśnie przed meczem wiedzieliście, że Szreniawa przegrała i w przypadku zwycięstwa mogliście być samodzielnym liderem. Zgadza się, ale my nie patrzymy na innych, patrzymy na siebie. Mamy swoje problemy, mobilizujemy się sami jakby na mecze, także ja mówię, my gramy w każdym meczu o zwycięstwo, natomiast nie patrzymy na innych, a jak tabela się ułoży na koniec, to zobaczymy jeszcze wiele meczy, dużo się może rzeczy jeszcze zdarzyć, możemy być jeszcze liderem, możemy spać o parę kolejek, to wszystko pokaże, na pewno będziemy ciężko pracować i walczyć dalej o najwyższe cele. Przed wami pojedynek w Jędrzejowie, w niedzielę zapowiadacie na pewno walkę. Zgadza się, w każdych meczach walczymy, także na pewno nie poddamy się i jedziemy tam zagrać jak najlepszy mecz, a wynik jest sprawą otwartą. Jak fizycznie wyglądaliście dzisiaj? Ja uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani pomimo pewnych perturbacji w tym okresie przygotowawczym. Natomiast trener Manelski, tu trzeba oddać mu szacunek, przygotował nas dobrze do sezonu. Trener Kijowski to podtrzymuje, także o wyglądanie fizyczne się nie boję. Jestem przekonany, że do końca będziemy walczyć na wysokich obrotach. Ta bramka taka w ostatnich minutach najbardziej boli. Boli, no ale to też z przebiegu gry mogło nam się tutaj wcześniej przytrafić. No dobrze, Tomek Libero tam wcześniej parę razy obronił. No tak mecz wyglądał. No myśmy chcieli, myśmy atakowali, myśmy grali, oni się ustawili na kontrę, dobrze kontrowali. Zresztą jeszcze tego obawiałem, no bo to zespół, który ma najwięcej bramek strzelnych w lidze i było widać, że taki dosyć groźny i do kontry i może coś stworzyć. I piłka tutaj w ostatniej minucie, no zgubiliśmy tam głupio po lewej stronie, pozwoliliśmy na wrzutkę i skończyło się bramką. Juventa to jeden z takich przeciwników, który ze Świętokrzyskiego, którzy są naprawdę wymagający. No tak słyszałem, bo ja akurat pierwsza się z nimi spotykam, tak słyszałem przed meczami, że mówią, że zespół, który nie leży u nich, ja mówię, to, że nie leży, to takie gdybanie, no ale okazało się, że jednak coś jest czasami w tych statystykach, że jest jak jest, no przegraliśmy mecz, który no remis myślę powinniśmy mieć, no remis powinniśmy mieć, no niestety. Granie na remis, no to nie jest taka gra do końca dobra. Widać było, że Tarnowianie chcieli trafić, ale niestety te piłki lądowały wysoko ponad poprzeczką. No właśnie, no jest problem ze skutecznością, ze stwarzaniem sytuacji. No tu podjeżdżamy prawą, podjeżdżamy lewą stroną, próbujemy dogrywać. No coś musimy w tym tygodniu nad tym popracować, żeby to było skuteczniej i lepiej. Żeby było skuteczniej i lepiej. A no właśnie, bo następny mecz dopiero w niedzielę w Jędrzejowie z tamtejszym naprzodem. Naprzodem, tak, tak. Też zespół pewnie wymagający, bo też gdzieś tam wyżej. No będziemy się zastanawiać od wtorku, co z tym zrobić. Na razie, tak jak mówię, no chłopakom odpocząć dwa dni od siebie, od atmosfery szatni i wrócić po świętach, po dwudniowym odpoczynku do treningu. Będziemy myśleć, co robić dalej w niedzielę. Sporo niedokładności po stronie pana podopiecznych w tym dzisiejszym meczu. Nie chciałem usprawiedliwiać, ale no, boisko jest trochę nierówne. Tak? Myśmy chcieli grać klepką, boisko jest nierówne. No, nie dało rady zwałować tego boiska w ostatnim czasie, bo tutaj wjechali niestety błotem po jakoś tam przez ten tor nie dało przejechać tym walcem. I ciężkie z takiej gry właśnie, jak myśmy chcieli pograć po ziemi szybko, no. Podskakiwała ta piłka, tutaj Sławek Matros miał 3 wrzutki po lewej stronie, my za każdym razem gdzieś tam nie mógł jej trafić, bo na inaczej. Będzie to niesprawiedliwienie, bo wszystkim skacze piłka, ale jak chcesz pograć, chcesz przyspieszyć, chcesz coś
coś stworzyć, to wtedy jest trudniej. No. Łatwiej się zbronić niż w takim boisku, niż coś wykreować. Kogo by wyróżnił Pan dzisiaj po tym spotkaniu w Pana drużynie? Tomek Libera? Na pewno Tomek, bo Tomek tutaj w pierwszej połowie dwie takie interwencje za 16, bardzo dobry, i w drugiej połowie tam wybronił. No tak, to nie chciałbym z pola nikogo wyróżniać, bo to różnie wyglądało. Były takie momenty, że niektórzy dobrze, a potem się okazało, że po 10 minutach 3-4 błędy pod rząd, także... A powiedz, czy nie zaskoczyli Cię pressingiem? Bo od początku tak wysoko wyszli? To znaczy, myśmy myśleli, że mogą tak podejść. Udało nam się tam wychodzić bokiem. No ja jestem, tak trenujemy. Nie chcemy tej piłki wykopywać do przodu. Jak już musimy, to wykopujemy. Ale tak to chcemy wychodzić spod tego pressingu. Chcemy wyjść jedną, drugą stroną i wyjść coś, żeby wyklepać i zagrać. No ale no... Dużo strat było w środku właśnie po tym pressingu. Dużo strat było, szczególnie w drugiej połowie. No, bo w pierwszej było jeszcze jako tako, w drugiej połowie natomiast, no nie wiem skąd to się wzięło, że właśnie tak zaczęło. Czasem było tak, że w ciągu 3 minut były czy straty takie w takich newralgicznych miejscach, gdzie tam każda strata to idzie właśnie już smród pod naszą bramkę. No.